Ludzie dla pieniędzy mogą zrobić naprawdę wiele. Czy zagrać w prawdziwe czerwone, zielone, czy może zostać jak najdłużej w czerwonym okręgu, żeby zgarnąć nagrodę. Ale czy bylibyście w stanie za $1 000 000 zaryzykować swoim własnym życiem w prawdziwej rosyjskiej ruletce? Powiedz mi, drodzy, witam was w Backstreet Roulette, grze, która jest naprawdę olbrzymim wiralem i na shortsach, i na TikToku. I dosłownie wszędzie ją widzę, na Discordzie też mam mnóstwo wiadomości z tym, żebym spróbował w to zagrać. Jest to właśnie coś w rodzaju takiej bardziej rozbudowanej rosyjskiej ruletki, ale w niej zamiast rewolweru, mamy shotguna. I mamy szansę albo oberwać, albo mieć w środku pustaka, tak zwanego. Możecie zagrać teraz w rosyjską ruletkę ze mną, zostawiając łapkę w górę. Ale uwaga, zasady są bardzo proste. Wygrywa ten, kto ma parzystą. Przegrywa ten, kto ma nieparzystą. Napiszcie w komentarzu, czy przeżyliście, czy nie. A my spróbujemy dotrwać do końca tej nocy w dosyć nietypowym klubie. Strach. Graficznie to wygląda troszkę jak taka pewna gra, którą dawno dla was nagrywałem. Ale chyba nie jestem sam twórca, bo nie kojarzyłem niku. Jest i on. Proszę, podpiszcie. Mamy umowę, która wyłącza odpowiedzialność z tego, co tutaj się dzieje. Podpisane przemo. Pierwsza runda. Mamy 3 rundy na to, żeby pokonać dealera. Szansa 2 na 3, że przeżyjemy. Myślę, że tutaj warto zaryzykować. Wcale nie czuć różnicy, nie? Kiedy mamy podniesiony nabój pełny i pusty. No, zobaczymy. Szansa 1 na 2. Udało się. A jakie są dokładnie zasady? A, tu jest napisane. Jeżeli trafimy w siebie pustakiem, to skipujemy jego kolejkę. Teoretycznie tak, ma to sens, bo jeżeli w niego bym wycelował pustakiem, to on by wiedział, że już pustaków jest mniej o 1. I w takim razie mu zostaje teraz na przykład szansa, by został mu 1 na 2. A teraz wiemy, że w sumie mógłbym wycelować do niego albo w siebie. W każdym razie wiemy już, że została tylko amunicja ślepa. Nie powinno być już nic więcej. Dlatego on strzeli w siebie, bo już to wyliczył. W tej grze liczenie jest ważne. A ja niestety mam suwida. I mój mózg płata mi figle. A dzisiaj jest taki dzień, kiedy czuję się dobrze. Dlatego mam dzisiaj dzień nagrywek. I nie spojrzałem dokładnie, jakie tam mamy szanse, bo zacząłem gadać o liczeniu, nie? I tutaj mam liczenie, dobra. Uwaga. Na farcie. Olbrzymim farcie, dobra. Strzał od razu leci. Szczęście dzisiaj dopisało. Aż mi się przypomniała gra w karty. Nie te takie, wiecie, hazardowe, ale te... z jak rozpamiętałem drugą wojnę światową. Dobra, spróbujmy sprawić, żeby ta gra była troszkę bardziej interesująca. Masz 2 przedmioty. Dla każdego, na każde załadowanie broni. Okej, mamy lupę, czyli będziemy mogli pewnie podejrzeć, o co chodzi, a... browarek jest do czego? Jedna runda. Znaczy, mamy szansę 1 na 2. Także... nie chciałbym znowu ryzykować, mi się wydaje, że tym razem szczęścia... aha, nie będę miał. No i on już wie, że tam jest załadowana, nie? On już nie musi nic sprawdzać, po prostu strzeli. Wygląda to strasznie, ale myślę, że jest szansa na to, że go szybko pokonamy z takimi przedmiotami, chociaż on też ma jeszcze jakiś tam dodatkowy przedmiot. Mamy drugą lupę, więc grzechem byłoby teraz je sprawdzić. O. Widzę, że również Bóg grał z nim w tą ruletkę. A to co to jest? Znowu szansa. 50-50. Ale tak, mamy co? Handsaw. Więcej damage'a będzie nam robił shotgun, jeżeli użyjemy tej broni. Znaczy jeżeli... a, jest pustak, dobra. Czyli jak ja teraz w siebie przywalę... to jeszcze raz sprawdzimy, bo jestem jednej rzeczy ciekaw. Kolejny, czyli już wyczerpiemy Ajajaj! On teraz...
będzie wiedział i tam jeszcze ma jakieś kajdanki, to mi się trochę nie podoba. Dobra. Czy ja to właśnie zrobiłem? Czy ja to właśnie zrobiłem? Ja pomyślałem o tym, co chcę zrobić w kolejnej rundzie. Ale nie, za... O, ale Big Brain teraz to był! Uratowałem sytuację, ale no nie to chciałem do końca zrobić, bo chciałem w siebie strzelić tym pustakiem. Aha, to przywraca się. A to luźno. Przerwę sobie teraz robi, tak? Czyli wracamy do... Za każdym razem jak tak trafia, to ja myślę sobie, że to już jest koniec gry. Ale tak, to już jest cała amunicja, nie? Tak, cała. 4 naboje zużyte. No troszkę zepsułem. Mamy znowu na szczęście możliwość podejrzenia tego, co jest w środku, ale tylko raz. Szansa 3 na 2. Nie, mi się wydaje zawsze, że ta pierwsza jest taka szczęśliwa, ale no teraz będzie szczęśliwa dla nas. Bo nawet wam powiem, lepiej jak my podejrzymy i faktycznie jest tam prawdziwy nabój. Ten ogłuszający, wiadomo, jakie są nowe zasady i tak dalej. Nie, nie ma żadnych prawdziwych naboi, nie, nigdy tu nie było prawdziwych naboi. To jest ASG. Pierwszy prawdziwy nabój na 3. Celujemy w dealera. A później trzeba będzie po prostu podjąć ryzyko. Ma ostatnie życie. Ale teraz tak, on może... Jeszcze widziałem zregenerować sobie życie, bo te... fajki mu... To życie regenerują, bardzo interesujące. Aha! W sensie, żebym nie uciekł, czy... Czy mi się wydaje, że to jest mój koniec teraz? On ma 2 życia. Jeszcze jedną lupę. Zostało mi 1 życie. Drugi... na 3. Został właśnie zużyty. On może teraz podejrzeć coś w środku. Bardzo interesujące. Przeładuje. Aha, no bo on wiedział, że jest ślepak, z tego. Ale w sumie tak samo bez sensu zrobił jak ja. Moment. Czekajcie, ja muszę pomyśleć, bo ta jego taktyka była za mocna. Dobra, trzeba jeszcze raz spróbować. Trzeba po prostu mu jak najbardziej odbierać możliwość strzelania. Z drugiej strony teraz sobie tak myślę, że teoretycznie my powinniśmy w siebie celować tylko wtedy, kiedy mamy pewność, że w środku jest ślepak. Tylko co nam to daje w ogóle, że strzelamy w siebie? Poza tym, że no ta runda idzie na niego, no bo jak w niego nie trafimy, no to faktycznie. O, idzie do niego broń i on strzela. Myślałem, że on będzie też bardziej nastawiony na strzelanie w nas, kiedy my będziemy próbowali strzelić w niego. Ale to też takie troszkę dziwne. Dobra, próbujemy. Ryzyk fizyk. Szansa 1 na 2. W tej rundzie muszę w niego strzelić. Albo i nie. Tak! Nie, dobra. Mózg mi przepaliło w tym momencie. Od razu straciłem 2 życia na początek, nie? To jest fenomenalne. Najgorsze jest to, że... Wiecie, mówimy sobie, że jest szansa 1 na 3, 2 na 3, 50-50. Ale finalnie... Nie wiadomo, co będzie w środku. Ale teraz się tego dowiemy. Mamy 2 naboje. No i teraz tak, teoretycznie mogę to podejrzeć, nie? No i wiemy, że jest tutaj ślepak. Dodamy sobie życie. Czyli 1 ślepak na 2. Czekajcie, w środku jest ślepak. Tu był ślepak. Czyli... Bo tu było 50-50 w końcu, czy nie? Bo teraz nie skojarzyłem. Mogę to trochę zepsuć. Ale wydaje mi się, że... To jest ostatni nabój w tej rundzie, nie? I teraz strzelamy w niego. Nie! Czekajcie, to inaczej, bo 3 na... Nie, bo tam był ten nabój na stole i mnie on zmylił, bo już, ja już sam nie wiem. Aha. Nie no. Super. Hop nie rozgrywa jak chce. Ja jestem słaby w zakłady. Hej. Zaczynam 2 życia czy 1 w końcu?
ale... Aha, czyli po poprzedniej rundzie dalej to zostaje. No to tak. Szanse są... trochę bardziej wyrównane teraz, bo mam kajdanki. Czyli, że wyrównane. Na, nie powiedziałbym, że wyrównane na moją korzyść, bo to jest po prostu taki oksymoron, nie? Dobrze powiedziałem, czy mi już po prostu mózg zlasowało? Bierz te kajdanki, zakładaj. My jeszcze sobie dodamy życie, żeby ta runda była mocno wyrównana. I nie wiem, no próbujemy strzelić. Myślę, że tak. 3 na 2, nie? Było. Jak na złość, nie? 3. Czyli została nam jedna fejkowa amunicja. Dobra, trafiony i teraz raczej się obudzi w końcu. On jeszcze też sobie może to życie przywrócić, ma jeszcze dwa ładunki do przywrócenia, także on z tego na pewno skorzysta. On nie będzie nadawał oporu, tutaj nie ma trudności, poziomu trudności w tej grze. Gra po prostu pokazuje, że przeciwnik zrobi wszystko. No i teraz strzeli w siebie i ostatni nabu... Chciałem właśnie powiedzieć, że gra zrobi wszystko, żeby wygrać z nami, ale najwidoczniej no nie wszystko wygląda tak, jak powinno. Został jeden nabój... ślepy? Nie, no został... Kurde, nie wiem. Wolę w niego strzelić. Został jeden ślepy, to był ostatni ślepy nabój, czyli on teraz we mnie strzeli, na pewno. Nie strzeli, bo to był ostatni w ogóle nabój. Super, mamy kajdanki. Dobra, Przemek, licz. To teraz sobie zrobię tabelkę i zobaczymy, czy będziesz taki mądry gość. Okej, 3 na 3. Czyli jest tak. 3, 3. Full, co oznacza? I nie full. Dobra. Myślę, że z kajdankami lecimy od razu. Dwa strzały. W niego. Pierwszy strzał. Poszedł. Na naszą korzyść. Myślę, że trzeba iść za ciosem i tak w niego strzelić. Dobra. Jeden poszedł. Więc... mamy teraz szansę... w sumie taką jak była. Kurczę, gdzieś mi to spadło. Spadło. Mam. To jest mój zestaw do... czyszczenia VR. Jak jest za gorąco w pokoju, to sobie dmucham. Bo te światełka z VR, czekajcie, co on miał w końcu? Jeden tu? Jeden tu. Czyli mamy znowu szansę 50-50, nie? Chyba, że mnie jakiś nabój ominął wcześniej, albo coś pewnie robił, nie? W międzyczasie. Dobra. No spróbujemy, no! Ryzyk, fizyk! No to chyba ostatni nabój, wiadomo. W czyją stronę ląduje. Dobra, czas sobie zamazać to, co tutaj było. I zobaczymy, jak to teraz będzie. Myślę, że jakby zobaczyli, że ja zaczynam tutaj liczyć na stole, to by mnie już z tego klubu dawno wyrzucili. Ale lecimy. Dobra, możemy sobie życie nadrobić. Więcej kajdanek. Dobra, im więcej kajdanek dostaniemy, tym lepiej dla nas. Ile jest? 5-2. 5-2. Nie wiem, czy jest sens tak naprawdę, żebym ryzykował w swoją stronę. Ale mamy więcej życia. A, to jest full! To zużyłem niepotrzebnie. Ja myślałem, że może mieć ponad to, co dostajemy na początek, ale nie. Czyli zmarnowałem to, ale dobra, strzelamy w niego. Dobra. Zostało 4-2. Czyli jak teraz trafię w siebie? Nie, wolę zaryzykować w niego. Bo nawet jak on mnie trafi, to ja wiem, że za każdym razem celując w niego... Ej, kolejny pustak był? Jeden, czyli 4... Nie, to pierwszy pustak, 4-1. On wie, co jest w środku. Dobra, czyli tutaj już jesteśmy raczej pewni tego, że w środku jest nabój pełny. Znaczy nawet nie. 3-0. No, czyli pustych nabojów już nie ma, a... a my w tym momencie po prostu strzelamy w niego, gdyż nic więcej nie trzeba zrobić. Dokładnie tak. Zaliczone i mamy chyba teraz trzecią rundę, jak rozumiem. Dobrze. Muszę sobie to zmazać, bo zawsze po tej podkładce piszę. Czemu wygrywa?
trzecia runda. Prawdopodobnie ostatnia. Nareszcie przybywamy. Brak defibratorów. Tylko ty i ja. Tańczący na krawędzi życia i śmierci. Tam, gdzie życiowy parkiet bywa śliski. Co tu się dzieje? A! Czy to jakiś life support tam jest? 4 przedmioty na każdą rundę. Błagam, jak najwięcej kajdanek. Dobra, tu jeszcze się w razie czego uleczymy, podejrzymy i... Dobra, pierwsze co robię, podejrzę. A tam są takie już kruche. Nie zobaczyłem! Kurde, nie zobaczyłem, dobra, walę w siebie. Pierdziele, nie zobaczymy, chyba widziałem, że tam będzie więcej pustaków. Pyk! Wiecie co, nie ryzykuję tej lunety. Na moje w środku jest pełne. Strzelamy. Kurde, no zawsze jak ludziom mówię, że coś gdzieś obstawiam, to trzeba robić odwrotnie. Cześć, on podglądał to czy nie? Bo ja nie wiem, ile mamy finalnie... Ile mamy finalnie tych na wojnie, bo zamiast się przyjrzeć dobrze, to ja nie, postanowiłem sobie pogadać. Ale mamy przedmioty, czyli okej, super. Jeszcze lepiej. Fenomenalnie. Czyli mamy 3 rundy, kiedy wiemy, co gdzie jest. Raz, dwa, trzy, cztery. 4 mamy. Sorry, ale mnie około strasznie boli. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Czyli mamy 8. 4 na 4. 4, 4. Niby szansa 50-50, ale dalej tam są 4 naboje pełne, nie? Sprawdźmy sobie w środku. Uleczymy się na pewno. Dobra, jest pustak. Uleczymy się. I teraz tak, my strzelamy w siebie. Powiemy, że jest pustak. I on teraz traci kolejkę. Możemy podejrzeć jeszcze raz. Jak wiemy, że jest pełny, dodajemy mu kajdanki. I weryfikujemy. Teraz to w ten sposób. Strzelamy w niego. Nie muszę strzelać, dobrze jak to piwo działa. Czyli mamy 3-3, nie? 3-3. Teraz tak, sprawdzamy coś w środku. Jest pustak, czyli nawet jak on ściągnie kajdanki, to teraz tura i tak mu przepada, czyli będzie 3-2. 3-2. I co się dzieje teraz? Dobra, chyba tu chodzi o to, że jakoś psujemy shotguna? I się kończy na tym. Jest! Czyli co było? 1-2 teraz. Aha, 1-2 i teraz są pewne 2 strzały dla niego, nie? Ale nie ma nic, co by mogło wzmocnić strzał. 1-1. 1-0. Dobra, czyli to już jest taki pewny strzał, który on ma. A dlaczego teraz? Czekajcie, to można tak w końcu, czy nie można? No to był pewny strzał, że już jest po mnie. Znowu, ale koniec rundy. No było blisko, żebym go tutaj ograł, ale gdzieś tutaj popełniłem błąd z tymi kajdankami. Znaczy, gdybym miał wzmocnienie, tak jak teraz, to może by coś z tego było. No możemy się uleczyć co najwyżej. Alczo ma lupę, ma 2 razy lupę. 3-2. Dobra, to ryzykujemy, sprawdzamy co było. 3-2 jest, nie? Dobra, jak jest 3-2. 3-2. Dobra, 3-1. Wydaje mi się, że no szansa jest spora, że mu zadam teraz dużo obrażeń. Teoretycznie mógłbym jeszcze raz tego użyć, żeby mieć pewność, ale ryzykujemy. Kurde, dobra, czyli jest 3-0. Ale on może teraz... Może... Zwiększy... Oj, dup... Koniec.
jest 3-0, więc teoretycznie po co to sprawdzał? Czyli dwie rundy teraz dostaję w ciry. Dostaję za 2 i za 1. Nie podoba mi się to. No i teraz jesteśmy w kajdankach dalej. I jest problem. Bo mogłem ten ruch wykonać inaczej, faktycznie. Mogłem jeszcze jednego się tam napić i mieć pewność, że się zmieni proporcja. Dobra, on ma 4 aż. Gotowy? Ale co się teraz dzieje? O co teraz chodzi, bo... Czy to mi jeszcze doda życia? 2-4. Szansa większa znowu jest, że... będzie do trafienia, ale... Zaraz sprawdzimy. Nie zadziała to już, nie? Nie wiem, czy to jest po prostu prąd. Ale... Dobra, przeładujmy pierwszą. Zobaczymy, co się stanie. Ała. Dobra, pierwsza była fejkowa. Czyli zostaje szansa 4 na 1. No kurczę, nie wiem, czy ryzykować teraz. Myśmy mieli 2 strzały, tak? Da, zobaczymy, co będzie. Jeżeli pustak? Nie ma pustaka. Nie ma. Ale możemy rundę bardzo mocno skrócić, bo on ma 2 pary kajdanek. Jakbym jeszcze raz skrócił... I spróbujemy w siebie. Na ryzyku. Co oznacza, że zostały nam już... na pewno... 2 naboje. Pełne. Podwójny strzał. Gdybym miał takie 2 podwójne strzały, to bym wygrał. Ale on teraz... bez większego problemu... mnie pokona. Mocne to jest, nie powiem, że nie. Znaczy, wiadomo było, jaki będzie nabój, nie? Czy ja znowu źle coś policzyłem? Najgorsze jest to, że ja dobrze policzyłem coś, co negatywnie będzie wpływało na mnie. A on... po tym strzale praktycznie jak gdyby nigdy nic. Więc wszystko się rozbija o te przedmioty, ale czy rozbija się tak samo o ryzyko? Czy tutaj trzeba podejmować w ogóle to ryzyko? Czy to jest bad ending? Chyba tak. Kurde, coś mi do tego oka wpadło. Jesteś martwy, dzięki. Aż mi łezka faktycznie płynie. Ała. Ej, dobra wiadomość jest taka, że dalej jesteśmy w trzeciej rundzie, więc bałem się, że to będzie koniec, musiał wszystko zaraz zrobić, ale jedziemy dalej. Mamy bad ending gotowy. Teraz. Dostaliśmy kolejną szansę. Ja niestety na jedno oko teraz będę to wszystko oceniał. Więc lecimy. 2 razy kajdanki do wykorzystania w idealnym momencie, mam nadzieję, będą. Czyli tak, jeżeli teraz sprawdzę, no to ryzyko trzeba podejmować. No kurczę, tutaj nie ma nawet sensu tego ryzyka podejmować. Nie wiem, czy żal w ogóle będzie mi tych itemków użyć. Na siebie. Szansa. Jak na złość, nie? Ale on przynajmniej itemek zużył, nie? To jest najważniejsze, bo wiemy, że tam już nic nie ma więcej. Ale mamy itemki na kolejne rundy, gdzie może nasze szanse będą lepiej wykorzystane. No, pochwal się jeszcze, no i strzel teraz do mnie. Ej, czekajcie. Co? Dobra, no to teraz... zabawniej będzie, myślę. Mamy sporo itemków. 4 na 4 było, nie? Dobra. Czyli teraz dobrze to przemyśleć. Sprawdzamy przede wszystkim, co jest w środku. Jeżeli w środku jest blank, nie ma blank. To lecimy w ten sposób znowu. Zakładamy mu kajdanki. Zwiększamy obrażenia.
I zakładamy mu kajdanki przez wszystkie rundy chyba. Dobra. Czy ja mogę mu te kajdanki jeszcze raz założyć teraz? A mnie ciekawi, czekajcie, dwa razy może sobie życie. Dobra, czyli kajdanek mu nie dam teraz. Zobaczymy, co się teraz stanie, jak to przeładuje. Jeżeli przeładuje... Jest! Dlaczego się cieszę z tego powodu, nie mam żadnego pojęcia. Bo on mi zaraz te kajdanki sam założy. Resztę ja sobie tam wezmę, bo widzę już ten scyzoryk tam, co mi się lekko nie podoba. Czyli co, kajdanek mu drugi raz nie damy. Kurczę, chciałem w siebie trafić, ale... O, ma sporo możliwości, kurde. Strzał w niego, miejmy nadzieję, że to będzie... Dobra, jest wystrzał. W każdym razie on nie ma jak sprawdzić poza przeładowaniem. Ma dwa przeładowania do wykorzystania. Ja w niego strzeliłem dwa razy, dwa pustaki również były, nie? Czyli mamy 2-2 szanse, jak dobrze kojarzę. I zobaczymy teraz, co będzie. 2-1 szansa. Napełnia życie. I teraz wszystko zależy od tego, czy wyjdzie pustak. Jeżeli wyjdzie pustak, to on na pewno użyje. Tak czuję, że on to weźmie. Jeżeli by... Dobra. Teraz on ryzykuje sam na siebie. Czekajcie, dlaczego on miał jeszcze jedną turę? Po tym, jak w siebie strzelił. Aha, no tak, bo ja miałem kajdanki. Dobra, czyli mamy kajdanki i on ma troszkę opakaną sytuację, bym powiedział, tylko lupę dostać, nie? Dobra, jest lupa. To wiele zmienia. 3-2. Czyli, jeżeli teraz będziemy mieli pustaka, to możemy mu zadać fajne obrażenia. Dobra, jest ten pustak. Teoretycznie, jakbym go Nie, to w sumie nie ma różnicy, że ja go przeładuję. Ja sobie po prostu zabiorę mu tą kolejkę. Dobra. Zakładają mu kajdanki i teraz jest pewność, że... Kurde, on ma tam dwa scyzoryki. Ja to przeładuję po prostu, tak żeby... Nie dostał możliwości, czyli jak teraz przeładuję, to on kurczę, on i tak będzie miał w kolejnej rundzie te scyzoryki. Cześć, co, coś źle policzyłem? No tak, coś źle policzyłem chyba. A my może teraz zabić. No tak, i się kompletnie role nagle odwrócą, bo on będzie miał... Pustak. No nie mógł być to pustak akurat. Dobra, straciliśmy dużo życia. Ale to co w takim razie, on... Nie może już nic zrobić w tej rundzie, nie? No właśnie. Dobra, kajdanki, lupa, zwiększasz, dobra. O, to jako, że ja zaczynam, to fajne mamy szanse, no. Najważniejsza jest ta lupa. Dobra, musimy mimo wszystko życiem. Ojojoj, on ma 3, to jest ostatnia runda praktycznie. Jeżeli on dobrze to wykorzysta wszystko. A czy ja mogę dwa razy? A zauważyliście, że prawie zawsze jest pustak? Dobra, jest pełne. I to jest ważne, bo my... Teraz strzelimy i w kolejnej strzelimy. Zwiększamy obrażenia. Jeżeli będziemy mieli farta... To drugi nabój... Będzie pusty. Teraz pytanie, czy ja chcę podjąć ryzyko i w siebie strzelić, kiedy on ma 3 razy możliwość zwiększenia damage'a o 2? Zrobiłbym to tak. Jest! Ale... Gdyby to był podwójny... Jesteś gotowy? To ty się o to mnie pytasz? Czyli on się już nie może uleczyć. Ale... Co się teraz będzie działo tutaj?
Dobra, pustaka jednego przerobił. Teraz raczej będzie miał pełny nabój. No tak, czyli zabierze mi dwa. I ma jeszcze jedną kolejkę, czyli będziemy raczej grali już taki finał. Finał finałów, nie? Chyba, że ja się zdążę jeszcze wyleczyć, bo ja już nie wiem po prostu ile tych naboi było. Dobra. Ostatni? Ostatni to był? Dobra, my mamy jeszcze szansę się z tego wykaraskać. Yeah, mamy sporą szansę. Bardzo sporą. No, szanse mówią jedno. Zakładasz kajdanki, gościu. Bo tu jest groźnie. Słuchaj, mamy naprawdę spore szanse. Wystarczy, że jeden z tych dwóch strzałów, który ulepszę, będzie tym ostatnim dla niego. Udało się. Przez chwilę ja się mocno w to wczułem, wam powiem, bo... bo ta gra jest naprawdę dobra. Ona jest prosta z jednej strony, ale z drugiej... można ześwirować. No i... mamy to. Myślę, że to pierwsza osoba, która zwyciężyła w tym klubie. I dostaliśmy nawet pamiątkę. Gratulacje, Przemo! 36 strzałów, 74. Wywalone naboje. 6 razy kopnięty. Kopnąłem drzwi. 11 papierosów. I 2,3 litry piwa. 58 tysięcy? Ja myślałem, że o bańkę gramy! To tyle dzisiaj. Do zobaczenia.